Chcę was zachęcić do bardzo ryzykownej rzeczy, niemalże na skraju ryzyka. Chcę was zachęcić do tego, żebyście przez chwilę pomyśleli. Chcę, żebyście pomyśleli o tym, czy naprawdę jest to faktycznie takie logiczne, jak wmawia świat, że cała rzeczywistość, cały wszechświat kończy się na tym, co widzisz tu i teraz. Czy naprawdę uważasz, że potęga wszechświata, która jest wokół nas, to jest ten chodnik, który widzisz, ta sygnalizacja świetlna? Naprawdę uważasz, że na tym to się kończy? Wiecie, dla mnie takie myślenie jest totalnie nielogiczne. Jest rzeczą oczywistą, że istnieje coś więcej. Że istnieje coś więcej. Być może dzisiaj nie potrafisz tego czegoś więcej nazwać. Ale logiczne jest, że coś więcej musi być. To nie jest możliwe, żeby cały wszechświat kończył się na kilku osobach w twoim życiu. To nie jest możliwe, żeby cały wszechświat kończył się na jakichś w ogóle samochodach. To nie jest możliwe. I prawda jest taka, że również czas jest rzeczą bardzo względną. Możesz sięgnąć pamięcią do tego, co było przed tobą. Nie masz pojęcia, co było za tobą, przepraszam. Nie masz pojęcia, co będzie przed tobą. Najpewniejsze w twoim życiu jest to, co dzieje się teraz. A prawda o czasie jest taka, że istnieje wieczność. Że czy ci się to podoba, czy nie, żyjesz w wieczności. I to ty decydujesz, gdzie tą wieczność spędzisz. Wiecie, dobra wiadomość jest taka, że Jezus Chrystus umarł 2000 lat temu za mnie i za ciebie, po to, żebyś ty mógł spędzić tę wieczność u Jego boku. Po to, żebyś ty miał dostęp do Stwórcy Wszechświata. Rozumiecie to? Ja mam relację ze Stwórcą Wszechświata, gdyż 2 lata temu oddałam swoje życie Jezusowi. Ja mam żywą relację ze Stwórcą Wszechświata. To jest mój kochany tata. Przyjaciele, istnieje wieczność. Nie jesteś ograniczony tylko tym, co się dzieje tu i teraz. Ale tylko ty możesz zdecydować, gdzie tą wieczność spędzisz. A nawet powiem ci więcej. Jeżeli ty nie zdecydujesz, diabeł zdecyduje za ciebie. Jeżeli ty nie oddasz swojego życia Jezusowi w akcie decyzji, że chcesz spędzić wieczność z Nim, że chcesz mieć dostęp do żywego Boga, diabeł podejmie decyzję za ciebie i spędzisz całą wieczność z Nim w piekle, gdzie będziesz odczuwał wszystko, czego się boisz, 1000 razy bardziej niż teraz. Wiecie, w ogóle nasz kraj jest totalnie pokrzaniony religijnie. O Jezusie mówi się, że to jest jakiś w ogóle Jezusik, malusieńki. A z szatana robi się kogoś wielkiego. Szatan to frajer. Leży pod moimi stopami. Został 2000 lat temu pokonany przez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus pokonał przez swoją śmierć wszelki grzech i wszelką śmierć. To Jezus Chrystus dał mi dostęp do życia. I możesz to przyjąć po prostu przez wiarę. Wiecie, Ewangelia jest głupstwem dla tych, którzy giną. Jeżeli uważasz, że to, co mówię, jest głupie, to najprostsza informacja o tobie jest taka, że giniesz. Na dzień dzisiejszy ty giniesz. Zmierzasz prostą drogą ku śmierci. Ale jest dla ciebie ratunek. Możesz oddać swoje życie Jezusowi. Możesz wierzyć, że On umarł zamiast ciebie. Wstał z martwych po 3 dniach. Przyjąć to tak po prostu. Bez emocji. Po prostu w to uwierzyć. Możesz bez emocji wybrać Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Tak po prostu. A całe twoje życie się zmieni. A całe twoje życie się zmieni. I co najważniejsze, będziesz miał w swoim duchu zapewnienie tego, że ty, kto jak kto, ale ty po śmierci trafisz do nieba. Wiecie, ja w ogóle, ja nie wiem, kto będzie w niebie. Wiem, że ja będę na pewno. Nie wiem, kto jeszcze, ale wiem, że ja będę na pewno. Bo poznałam Jezusa, rozumiecie? Ja tam będę na pewno.
gówno. Nie zasłużyłam na to. W ogóle na to nie zasłużyłam. I ty też nie zasługujesz, żeby znaleźć się w niebie. W ogóle na to nie zasługujesz. Ale ja uwierzyłam, że nie muszę zasługiwać, bo Jezus Chrystus umarł za mnie i zamiast mnie. On już poniósł śmierć. On poniósł moją winę i karę. On poniósł twoją winę i karę. I jeżeli tylko chcesz, możesz w to tak po prostu uwierzyć. Oddać swoje życie Jezusowi. Wiecie, w ogóle wiem, że to, co mówię, może być dla wielu z was takie dziwne. Możecie się zastanawiać, o co mi właściwie chodzi. Jeżeli twierdzisz, że Bóg jest dla ciebie ważny, to musisz mi uwierzyć, bo mówię ci prawdę. Ale możesz mnie sprawdzić. Po prostu zawołaj do Boga, do tego Boga, o którym ci dzisiaj mówię. Zawołaj do Niego, jeżeli ty jesteś żywy i prawdziwy, to ja chcę cię poznać. Wiecie, muszę wam powiedzieć prawdę, Bóg nie jest głuchy. Bóg nie jest głuchy. I jeżeli do Niego zawołasz, On na pewno ci odpowie. Przyjaciele, wiecie, w ogóle mówię wam o sprawach życia i śmierci, nie? Nie przedstawiam wam własnych poglądów, ale mówię wam o sprawach życia i śmierci. Prawda jest taka, że gdybyście mieli najmniejsze pojęcie, o czym ja do was mówię, błagalibyście mnie na kolanach, żebym dała wam tego Jezusa. Gdybyście mieli najmniejsze zrozumienie słów, które do was wypowiadam, bieglibyście do mnie, daj mi tego Boga. Duch Święty jest tym, który wprowadza ludzi we wszelką prawdę. Ojcze, ja modlę się, przekonuj wszystkich, którzy mnie słyszą, o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Niech prawda o nich samych dotyka ich głęboko przez moc imienia Jezus. Amen.